Bardzo trafnie scharakteryzował ideę naszej pielgrzymki arcybiskup Józef Michalik. Pielgrzymka Rolnikus, powie ksiądz arcybiskup, która wyruszyła z Klenicy na Jasną Górę, wyróżniała się dobrą organizacją i stanowiła rodzaj szkolenia na temat społecznej nauki Kościoła, pogłębiając jednocześnie wiarę uczestników. Sukces tej inicjatywy leżał w ścisłej współpracy i autentycznym wzajemnym zaufaniu księży i rolników. Była to wzorcowa w stylu Watykanum Secundum współpraca duchownych i świeckich.